Po wielu dniach, tygodniach i miesiącach oczekiwania w końcu nadszedł weekend inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Postanowiliśmy, że zapytamy kibiców, z jakimi nastrojami przyjechali do Wisły oraz jak bardzo przeraziła ich cena biletów. Cześć dziewczyny, jak się nazywacie? Julia. Magda. Skąd przyjechałyście na skoki? Okolice Torunia, kujawsko-pomorskie. Ja spod Rzeszowa. To ile tak kilometrów musiałyście pokonać, żeby tu dotrzeć? 600, 500? Nie, tak 300? 200 może. A to jest wasz pierwszy raz na Pucharze Świata Wiśle? Nie. Znaczy się, to jest zimowy pierwszy, ale byłyśmy na letnich w tym roku. No właśnie, ja tak samo, bo tak żeśmy się poznały. Tak, na skokach? W Zakopanem. Tak? To kiedy było? W którym roku się poznałyście? W tym roku. No i co, planujecie jeszcze jakieś dalsze podróże też? Tak, chcemy jechać do Zakopanego i mamy gdzieś z tyłu głowy planice, zakończenie sezonu. Powiedzcie mi, bo dużo było tematów, rozmów na temat cen biletów. Czy są wysokie w tym roku? Jak wy to odczuwacie? Znaczy, miejsca stojące jeszcze jest okej. Ale na przykład do Wisły jest dobrze według mnie, gorzej Zakopane, bo tam już 500 zł na całe 3 dni, więc dla takich jak my się uczymy, studiujemy, nie pracujemy, to jest już duży koszt. A kupowałyście bilety na cały weekend? Tak, będziemy codziennie praktycznie, tutaj na stojącym. To zrobimy takie małe typowanie, wiem, że to dopiero początek, ale kto wygra kryształową kulę w tym sezonie? Rioju albo Lindvik. No właśnie, ciężkie. Bardzo możliwe, że Rioju kolejny raz, ale ja będę trzymać kciuki za Wellingera. A Polacy pod skrzydłami nowego trenera? Dawid. Ale sądzę, że ci młodzi właśnie, na przykład Janek Hablas, Kacper Juroszek, że dobrze im naprawdę idzie i że pokażą jeszcze na co ich stać. A ty jak odebrałaś nowego trenera? Bo to taka postać ciekawa dosyć. Tak, ale... Myślę, że sprawdzi się, chociaż poprzedniego Dodo też był bardzo, no super był i na początku byłam tak może niekoniecznie dobrze nastawiona, ale myślę, że z nim możemy, z Tomasem możemy dużo osiągnąć, zwłaszcza ci młodzi. Dzięki i życzę miłego kibicowania. Dziękujemy bardzo. Cześć, Interia Sport, jak się nazywacie? Patryk. Iza. Martyna. Jak tam emocje na skokach, powoli już są? Tak, bardzo się cieszę, że jesteśmy. A skąd przyjechaliście? Z Bielawy, Dolny Śląsk. Z Orzesza, obok Katowic. Z Robczyc. To ile tak musieliście pokonać kilometrów, żeby się tu dzisiaj znaleźć? Ja 250. 50? 60? Matko, ja prawie 300. A to jest wasz pierwszy raz na Pucharze Świata? Mój nie, już jestem po raz piąty. Dla mnie zimowy tak. Drugi raz, znaczy ogólnie to drugi raz na Pucharze Świata, a tak to letnie. A jesteście z różnych miejscowości, czy może poznaliście się jakoś na skokach, czy jak to się stało, że tak razem jeździcie? Dzisiaj się poznaliśmy w centrum miasta. No, my poznałyśmy się w tym roku na letnim Grand Prix. Tak, więc my się trzymamy od tego letniego Grand Prix. A powiedzcie, bo takim gorącym tematem są ceny biletów. Czy faktycznie kosztowało, żeby przyjechać tutaj na skoki? Tak. Szczególnie zadecydowało, że jesteśmy tylko na karmie z koleżanką tylko dzisiaj. No ceny na kwalifikacje na pewno są zbyt wysokie, to trzeba przyznać. Na konkursy to jeszcze ujdzie, ale no kwalifikacje to jednak cena za wysoka. Były nieraz tańsze i to się bardziej opłacało. W tym roku jest szczególnie drogo, więc dużo zależało od tego, że tu jesteśmy. To jest dopiero pierwszy weekend, pierwszy konkurs, ale sobie pozwolę zapytać, kto wygra kryształową kulę w tym sezonie? Mam nadzieję, że Dawid Kubacki. Stefan Kraft. Andreas Wellinger. Czyli każdy inne typy, ale to bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawy sezon. A jak oceniacie naszego nowego trenera, Tomasa Turbichlera? Patrząc na sezon letni, to widać, że była potrzebna zmiana trenera. No i miejmy nadzieję, że zima będzie o wiele lepsza od poprzedniej. Na to wszystko wskazuje. Bardzo pozytywnie, bardzo pozytywny chłopak, jeśli można tak powiedzieć. Bardzo miły dla kibiców też, więc dobrze się zapatruje na nowy sezon. A miałyście okazję już go tak spotkać na żywo? Tak. To będzie dzisiaj. No to super, no to życzę wam miłego kibicowania i trzymajmy kciuki za naszych. Oczywiście. Polska górą. Dokładnie, tak.